To siemanko, z tej strony Piotrek z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj ze mną Seba, z zespołu Deadline. Tak jest, witam, cześć. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jaką rolę pełnisz w zespole? Jestem gitarzystą i założycielem. I założycielem, no to myślę, że takie pytanie pierwsze, które się nasuwa do ciebie, dla ciebie jest idealne, to skąd taka długa przerwa między Ocean of Dunes, czyli przedostatnią płytą, a najnowszym waszym dzieckiem? Generalnie długa historia. Wydaliśmy Ocean of Dunes na początku 2014 roku. Płyta się spotkała z dość dobrym przyjęciem. Udało się kilka większych koncertów zagrać. Jakieś tam fajne supporty. Frontside'em, Scatem, Stacy Drinkers. No, generalnie fajnie to wszystko szło do przodu. Ale pod koniec roku nam się posypał skład. Trochę nam się wizja rozjechała jakby w zespole. No i od 2015 roku zawiesiliśmy działalność na dłuższy okres. Tak naprawdę, bo mało osób o tym wie, to w tym momencie nas zostało w kapeli dwóch z piątki. Ja i drugi gitarzysta Paweł. Zrobiliśmy sobie totalnie przerwę od grania chyba na rok albo nawet półtorej, gdzie totalnie zawiesiliśmy działalność. No i potem z Pawłem jakoś tam tego tak brakowało, że stwierdziliśmy, że coś z tym trzeba zrobić. Zwerbowaliśmy z powrotem naszego wokalistę Andrzeja, tego, który był cały czas w kapeli wcześniej. I dwóch nowych członków dokoptowaliśmy do tego składu. Damiana, perkusistę, który jest do teraz w zespole, oraz Tomka, który grał z nami przez 3 lata. W 2018 roku zaczęliśmy znowu koncertować. No i tak troszeczkę coś tam pokoncertowaliśmy, zaczęliśmy robić materiał na nową płytę, a potem wiadomo, oczywiście pojawił ten COVID i znowu plany kapali wyhamowały. Także dopiero teraz, w 2021 nagraliśmy materiał na płytę i teraz tą płytę wydajemy. Jasne, a powiedz mi, ten powrót do grania po tej rocznej przerwie był trudny? Coś cię zaskoczyło, że jednak, nie wiem, może już nie ta sprawność? Nie, to znaczy gdzieś tam instrumentu nie odłożyłem na półkę i to nie było tak, że gitara się przez rok kurzyła. Chodzi tu tylko o zawieszenie działalności kapeli, jakby gitara jest ze mną na co dzień i tu nie ma takiej możliwości, żeby ją gdzieś tam na rok odwiesić, nawet nie ma możliwości, żeby ją na tydzień odwiesić, bo po prostu ona musi być blisko jakby rąk, także z tym nie było problemu. Generalnie większy problem był z tym, że no tak jak mówię, było na dwóch w kapeli i musieliśmy jakoś to z powrotem zebrać do kupy. Kluczowe było po prostu, żeby nasz wokalista Andrzej dojść z nim do porozumienia, bo tak jak mówię, nam w tym 2014 roku po wydaniu płyty mocno rozjechały się wizje dalszego rozwoju zespołu. No i to było tak, że przez moment każdy gdzieś tam ciągnął w swoją stronę. Nie do końca to po prostu dobrze tam się podziało. Tak jak mówię, musieliśmy ustalić na nowo wszystkie jakby priorytety, wszystkie plany zespołu, jak to ma wyglądać. Całkowicie przearanżowaliśmy model prowadzenia zespołu, model współpracy, jakby nakreśliliśmy sobie jasno nasze plany, cele. I od tej pory nam się współpracuje naprawdę perfekcyjnie. No to myślę, że ta przerwa w pewnym sensie była wam potrzebna i więcej wam dała niż zabrała. Tak, zgadzam się. Zgadzam się, że ta przerwa jak najbardziej nam dużo dała. Owocuje to do teraz, więc jak najbardziej nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jasne, powiedz mi, Dust, Bones and Oblivion. Silnie macie, czy moim zdaniem, silne są odwołania do tematyki kosmicznej, całej tej kosmosu jako przestrzeni. Ktoś od was szczególnie się interesuje takimi tematami? Wiesz co, na pewno ja i Paweł jako gitarzyści jakoś ciągnie nas w tą stronę. Science fiction, ogólnie filmy science fiction i nie tylko science fiction, bo też od tematy astronomii są bardzo ciekawe dla nas. Myślę, że nasz wokalista też, w sumie to nigdy z nim jakoś tak dogłębnie tematu nie poruszałem, ale jakby z nim bez słów się rozumiemy na tyle, że on po prostu swoje teksty wplótł w muzykę w ten sposób, że,
złożyło się to na jakąś taką fajną, spójną całość. Jasne, powiem ci szczerze, jak miałem dostęp przedpremierowo do tego krążka, to co mnie uderzyło, to że udało wam się znaleźć swego rodzaju złoty środek między tą taką death metalową brutalnością, a wpleceniem w to melodii i takiej łagodniejszej sfery, co rzadko się zdarza, co rzadko owocuje dobrym połączeniem, ale album w ogólnym rozrachunku mi się podoba. Bardzo się cieszę. Generalnie łatwiej nam się pracowało nad tym albumem niż nad poprzednimi. Łatwiej. Prace trwały długo, o tak powiem, bo ten album nie powstał w rok ani w dwa, tylko kawałki się pisały dłużej, ale o tyle łatwiej nam się pracowało nad tym materiałem, że nakreśliliśmy sobie jakby ramy, których się chcemy trzymać, może nie jakieś takie sztywne ramy, ale po prostu pomysł, tak jak chcemy, żeby to brzmiało. I po prostu mając wyznaczony cel tego, jak ta muzyka ma brzmieć, co ma w sobie zawierać, jakie elementy ma w sobie zawierać, a których na przykład nie ma, pracowało się nad tą płytą jakby o wiele łatwiej, bo niektóre pomysły były odrzucane już od na przykład startu, zaraz po stworzeniu i wiedzieliśmy, że to nie jest ten kierunek, który sobie obraliśmy, a część pomysłów po prostu przychodziła dalej i pracowaliśmy nad nią. No i tak jak to mówisz, jakoś to tam fajnie udało się połączyć te rzeczy, które sobie założyliśmy, czyli ciężar death metal, groove, melodia, troszeczkę wplecionej łagodności w to, troszeczkę ambientu, taki klimat. Właśnie, jak rozmawialiśmy prywatnie, to przyznałeś się, że pewną inspiracją było Decapitated. Kogo byś jeszcze dorzucił do tego? Kto jeszcze, jakie jeszcze zespoły miały wpływ na to, jak ta płyta brzmi? No, Decapitated to jest mój ścisły top metalu. Naprawdę. I zarówno starsze płyty, po te najnowsze, nie mam tak, że gdzieś tam uważam, że starsze płyty były lepsze od tych nowych. One były inne. One były inne, wiadomo. Decapitated jest taką kapelą, która też się rozwija i nie chce jakby kopiować tego, co zrobili wcześniej, tylko iść dalej. Myślę, że my poniekąd też taką kapelą jesteśmy, co można stwierdzić słuchając naszych poszczególnych płyt. I co jeszcze było inspiracją, tak? Dokładnie. Wiesz co, generalnie to inspiracje są bardzo szerokie i też wykraczają poza sam metal, bo ja słucham naprawdę różnej muzyki. Gdzieś staram się te inspiracje w jakiś taki spójny sposób przemycić do naszej muzy. No na pewno tak jak mówiłeś, Decapitated, też jestem zakochany już od dawna w Blinded, więc szczególnie płyta Affliction to jest dla mnie naprawdę top. Wiesz, to ciężko, jakbym miał tutaj wymyślać, to czy wymieniać wszystko. To byśmy siedzieli do jutra, co? Tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że dużo tych inspiracji, może nawet nie pamiętam, gdzieś tam się przewinęły po drodze, gdzieś tam jakieś płyty, utwory, których gdzieś tam słuchałem podczas komponowania materiału na nasz krążek. No było tego sporo. Było tego sporo, ale tak jak mówię, to nie tylko jest metal. Dużo metalu, większość, ale też jakieś tam inne inspiracje spoza tego świata. Jasne, powiem szczerze, jak 3 tygodnie temu wydawaliście obrazek do Phobos Eclipse, to co mi się rzuciło w oczy, to że mimo iż wracacie i tak naprawdę musicie na nowo odbudować swoją markę, to klip wyszedł mega profesjonalnie i widać, że z pomysłem. Powiesz coś więcej o jego produkcji, o tym jak powstawał i dlaczego Phobos Eclipse zostało wybrane do nakręcenia obrazka. Więc tak, no najpierw może zacznę od pytania, dlaczego Phobos Eclipse? Wiesz co, nie mieliśmy tutaj wątpliwości. Rozmawialiśmy wewnątrz zespołu, który klip jako pierwszy. I jakoś, jak padła propozycja Phobos Eclipse, to od razu się wszyscy zgodzili. To nawet nie tak, że to jest najlepszy utwór z tej płyty, ale jakoś stwierdziliśmy, że on będzie najlepszy na początek, jako pierwszy singiel. To nie ma tu jakiejś takiej większej, wiesz, historii, dlaczego akurat on zaczął. Tak jakoś padł na niego i od razu wszyscy powiedzieli, tak, to jest to, nie? A jeżeli chodzi o produkcję, to jest ciekawa historia.
Zastanawiałem się już od dawna, z kim chciałbym współpracować przy pierwszym klipie, bo w ogóle sprawa jest o tyle ciekawa, że wiesz, my istniemy od 2004 roku tak naprawdę, można powiedzieć. To jest nasz teraz trzeci album, który wydaliśmy, Dust Bones and Oblivion, i dopiero pierwszy klip. Nie nagrywaliśmy wcześniej żadnych teledysków do wcześniejszych płyt. I długo myślałem nad tym, komu zlecić produkcję naszego pierwszego klipu. I wpadłem na taki dosyć nieszablonowy pomysł, bo zagadałem do mojego znajomego Macieja Spitzberga. On prowadzi swój kanał na YouTubie o górach. Ja oglądam i bardzo mi się podoba u niego montaż, połączenie właśnie obrazku z muzyką. I generalnie mega profesjonalnie robi te swoje filmy. Polecam jego kanał Spitzberg na YouTubie. I nie wiem czemu, ale on mi tak jakoś wpadł do głowy, tym bardziej, że on jest też gitarzystą, który gdzieś tam po prostu czuje klimat, o tak. Aktualnie nie gra w żadnej kapeli, ale wiem, że gra, czy grał na gitarze, plus ten jego montaż tych filmów, no naprawdę top. Więc mówię, kurczę, zagadam do niego, zapytam się, czy w ogóle on by był chętny, żeby taki klip zrobić, byłby takim czymś zainteresowanym. No i od słów do czynów trochę czasu minęło, on od razu się zgodził. Czekaliśmy tylko po prostu, bo ja do niego zagadywałem jeszcze na etapie, jak płyta nie była nagrana do końca. Dopiero byliśmy w trakcie nagrania w studio, więc jeszcze nie mogłem mu dać gdzieś tam gotowego utworu. Tak naprawdę zgodził się w ciemno, bo nie wiedział, do czego będzie kręcił i jak ta muzyka będzie wyglądała, tylko mu nakreśliłem słownie mniej więcej, czego może się spodziewać. I on powiedział, że jak najbardziej, że jestem zainteresowany, więc w tym roku chyba w czerwcu rozpoczęliśmy zdjęcia. No i tak, ja jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego. Myślę, że Maciek też, choć Maciek twierdzi, że jak na to patrzy, to już parę rzeczy zrobiłby lepiej, ale tak zawsze jest, tak samo my z materiałem też po jakimś czasie pewnie będziemy widzieć, co się dało zrobić lepiej, no ale nie w tym rzecz generalnie. Trzeba iść do przodu, trzeba się rozwijać, wiadomo, będzie miał szansę wykazać się przy kolejnym klipie, bo też planujemy kolejny klip zrobić u niego. Kolejny klip dotyczący tego albumu, czy to będzie coś zupełnie nowego? Nie, do tego albumu jeszcze, album dopiero niedawno, bo 5 października, także będziemy teraz się skupiali jak najbardziej na tym albumie. Planujemy jeszcze jeden teledysk z materiałów ze studia zrobić własnymi siłami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A kolejny jeszcze klip do trzeciego utworu, to już będzie tak jakby trzeci singiel z płyty, zrobić u Maćka. Jasne, powiedz mi, czy Dust, Bones and Oblivion to jest w pewnym sensie album koncepcyjny, on opowiada jakąś spójną historię, czy raczej jest to zbiór po prostu? Tak, to jest album koncepcyjny, poprzedni album też był koncepcyjny. Nasz wokalista już tak marzy, on lubi na grubo wymyślać tematy takie złożone. Więc tak, to jest bardziej pytanie do niego, bo on by ci powiedział oczywiście o tym więcej. Ale tak, album jest koncepcyjny, zawiera spójną historię, która od pierwszego do ostatniego utworu na płycie się ciągnie. I ostatni utwór jakby tekstowo też zwieńcza całe zakończenie, całą tą historię w spójną klamrę. Także słyszałem od wokalisty, że musimy robić szybko nowy materiał, bo on już ma pomysł na kontynuację tej historii. Mówimy o utworze Dark Side of Deimos, tak? Dokładnie tak. Tak, bo ostatni utwór Perihelion to jest instrumentalne outro, ale mówimy o Dark Side of Deimos, dokładnie. Tak, właśnie powiem ci szczerze, wyczułem klimat trochę Dune'y właśnie, tak, wiesz, takiej bardzo rozbudowanej kosmologii i podoba mi się to, że album zaczyna się klimatycznym intrem i kończy się również klimatycznym outrem. Tak. To już taki zabieg, który też na Ocean of Dunes, na poprzedniej płycie też stosowaliśmy. I powiem tak, że nie było takiego generalnie zamiaru do samego końca, żeby zrobić tak na tej płycie, ale tak jakoś wyszło, że mieliśmy dwa takie instrumentalne utwory i stwierdziliśmy, że zapniemy to taką klamrą fajnie cały album.
Dobra, to tą sferę mamy już umówioną, a powiedz mi, jak, z jakim odbiorem płyty ty się spotykasz? Co mówią ludzie? Czy podoba się no, wasze nowe dziecko? Powiem tak, odbiór płyty jest naprawdę fantastyczny, aczkolwiek jeszcze bardzo mało czasu upłynęło od premiery, także gdzieś czekamy na pierwsze recenzje, dopiero na razie to wiesz, na razie mamy odbiór głównie wśród jakichś tam ludzi, którzy obserwują kapelę od dawna, od znajomych, od ludzi gdzieś tutaj z naszej okolicy i tak dalej. Choć już się pojawiają gdzieś tam głosy też gdzieś tam jakieś portale zaczęły ten album udostępniać, wrzucać, gdzieś tam widzimy, jakie po prostu są, jaki jest odbiór tej płyty. Na razie powiem Ci szczerze, nie przeczytałem jeszcze złego słowa o tej płycie. Czekam na jakąś pierwszą konstruktywną krytykę, bo też lubię jakby analizować, co się dało zrobić lepiej i tak dalej, czy faktycznie. Aczkolwiek na razie jakby same fajne, pozytywne opinie, także bardzo mnie to cieszy. No to może bardzo cieszyć, a powiedz mi, czy w tym roku będzie można was gdzieś zobaczyć na scenie? Chcecie zagrać gdzieś, czy na razie skupiacie się na dopracowaniu tego? Wiesz co, zagraliśmy na razie pierwszy koncert u nas w rodzinnym mieście w Tychach. Ten koncert też się zbiegł. No, to był taki przedpremierowy koncert, jakby płyty zrobiliśmy i pożegnalny koncert knajpy, w której debiutowaliśmy w 2008 roku. Także taka knajpa gdzieś tam bliska naszemu sercu. Graliśmy tam swój pierwszy koncert, a słuchy chodzą takie, że w przyszłym roku mają tą knajpę likwidować, burzyć, zamykać, więc jakby chcieliśmy się pożegnać z tym miejscem godnie, co się udało, bo naprawdę frekwencja super dopisała i zagraliśmy fajny, fajny koncert, naprawdę jesteśmy zadowoleni. Na razie w planach mamy jeszcze tylko jeden koncert 6 listopada w katowickiej Katofonii, plus gdzieś tam plany na kolejne koncerty są, ale jeszcze nie mamy żadnych pewnych dat, więc na razie jeszcze nie mamy o czym mówić. No, nie ma czego ogłaszać, że tak powiem. A powiedz mi personalnie, bo wielu ludzi chce, wielu ludzi pragnie, ale niewielu dociera do tego punktu. Jak się zaczęła ta twoja przygoda z muzyką, z gitarą? Czy to od początku była gitara, czy może jednak zaczyna się od jakiegoś innego instrumentu? Z muzyką jakby metalową zaczęła się bardzo wcześnie. Miałem 7 albo 8 lat i u kuzyna, pozdrawiam Tomka, pierwszy raz usłyszałem Welcome Home Metallica. I tak się zaczęła moja muzyka. Jak usłyszałem pierwsze dźwięki z tego utworu, to jakby już od razu byłem kupiony. I to naprawdę, miałem 7 albo 8 lat wtedy i wtedy już poszło. Wtedy już poszło. Na początku była sama Metallica, gdzieś tam mieliłem dyskografię, a potem coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej, więc gdzieś tam powoli się te tematy u mnie rozwijały, aczkolwiek dalej jakby do Metalliki mam sentyment i dalej bardzo, bardzo lubię ten zespół. A jeżeli chodzi o gitarę, to późno, wiesz, bo za gitarę chwyciłem pierwszy raz, jak miałem chyba 16 lat, albo 15, chyba 16. Ojciec przyniósł gitarę klasyczną od znajomego, czy nie chciałbym sobie tam spróbować poplumkać. No i jak już ją przyniósł, to chyba oddaliśmy ją dopiero mu po roku. Potem kupiłem swoją i potem już poszło. A powiedz mi, ktoś cię wprowadzał w świat muzyki, czy na bazie własnych prób i błędów? Wiesz co, jestem totalnym samoukiem na gitarze. Totalnym samoukiem. Żadnych lekcji nigdy nie brałem, choć trochę żałuję. Bo w sumie gdzieś tam pewnie do pewnych rzeczy doszedłem szybciej. Ale nie, nikt mnie nie prowadził. Dostałem tą, wiesz, pierwszą klasyczną gitarę. Odpaliłem taby w internecie i wiesz, jazda, wszystkie utwory, które gdzieś tam słuchałem, to musiałem się nauczyć grać, nie? Jasne, słuchaj, a jakbyś spotkał dzisiaj kogoś, kto chce zacząć swoją przygodę z muzyką i akurat z gitarą, to jakich rad byś mu udzielił i czego powinien się wystrzegać jako taki samouk? Jakich błędów nie popełniać? O kurde, co nie wiem. Myślę, że nie ma jednej dobrej drogi. Nie ma jednej dobrej drogi. Każdy powinien jakoś tam, wiesz, obrać sobie własną ścieżkę. Ja tak jak mówię, ja jestem samoukiem i do wszystkiego dochodziłem sam. Aczkolwiek na pewno lekcje gdzieś tam, nie tylko na początkowym etapie, ale nawet na późniejszych, na pewno by gdzieś tam, wiesz, pomogły, przyspieszyły pewne rzeczy, jakby wyeliminowały jakieś tam techniczne błędy i tak dalej.
Także jak ktoś ma ochotę się uczyć samemu, to da się, jak widać, a jak ktoś chce iść na lekcję, to też to jest super na pewno kierunek. Jest teraz, powstają jakieś tam, wiesz, szkoły gitarowe albo prywatni muzycy, nawet z samego takiego topu, którzy udzielają lekcji, także tak, no, opcji jest dużo. Jak chociażby Marek Spider Pająk z Vadera. Tak, dokładnie. Słuchaj, zrobimy sobie mały turn back time, wrócimy do 2004 roku, bo nie padło wciąż pytanie, które powinno, dlaczego deadline? I skąd to się wzięło? Nazwa, tak? Tak. Wiesz, cała głupia historia. No, założyliśmy zespół, jak byliśmy w pierwszej klasie liceum, no to tam mieliśmy 16 lat, ja wiesz, dopiero co tam nauczyłem się grać parę akordów i kilku kawałków Metaliki i od razu nam się zachciało zespołu zakładać. Także założyliśmy sobie tam papelę, no i tak gdzieś z pół roku nie umieliśmy żadnej konkretnej nazwy wymyślić. Znaczy wiesz, padały jakieś tam propozycje, ale jakby jedna nie pasowała jednemu, druga drugiemu. I gdzieś na lekcji angielskiego chyba padło słowo deadline, wiesz, termin ostateczny. Dla nas to było wow, nie? Jakie fajne słowo. I stwierdziliśmy, że dobra, nazywamy tak kapelę, nie? No, także historia taka z młodzieńczych lat. Tak już zostało, nie? Tak już zostało do teraz. Powiem ci, że kilka razy przyszło nam przez myśl, czy nie zmienić tej nazwy, ale stwierdziliśmy, że jak już tyle lat działamy pod tym szyldem, to już niech zostanie. Dodatkowo, zwłaszcza w dobie tego, że ruszyły koszulki od was, bo widziałem na stronie, że są dostępne. Tak. No to już nie pierwsze koszulki, ale tak. Są dostępne, fajny wzór od Maćka Kamudy. Też z kosmicznym akcentem, nie? Aż to trzeba sobie wyobrażać, jak ktoś by kupił taką koszulkę, potem zmienia się nazwę, to miałby prawdziwego białego kruka w rękach. No tak, coś w tym jest. Słuchaj, powiedz mi, czy się mylę, ale jedynym polskojęzycznym utworem, który przynajmniej jest dostępny na Spotify od was jest Umieram z pierwszej płyty chyba. Tak, jedynym. Crossing the Line. To był jakiś rodzaj eksperymentu, czy i po prostu nie chcieli się ciągnąć dalej w języku polskim, czy po prostu jak doszło do tego, że to jest jedyny kawałek w języku polskim? To było tak, że jak zaczęliśmy pisać tam swój pierwszy materiał na pierwszy album, to w sumie nie ustaliliśmy, czy będziemy robić to po polsku, czy po angielsku. I pierwszy utwór powstał po polsku, bo to jest w ogóle pierwszy utwór taki, który załapał się na jakikolwiek album, nie? Wiadomo, tam jeszcze były jakieś utwory przed Umieram, które nie weszły na żaden krążek, gdzieś tam były odrzucone potem, przed etapem nagrywania w studio, ale Umieram to był chyba taki, to jest chyba nasz najstarszy kawałek, jaki powstał, który znalazł się na płycie. I on był w języku polskim, resztę już potem zaczęliśmy robić po angielsku, a tego nie chcieliśmy zmieniać, nie? Stwierdziliśmy, że dobrze po polsku to brzmi, że jak już tak jest, to nie będziemy tego, wiesz, tłumaczyć na angielski, niech tak będzie taki rodzynek i tak zostało. A powiedz mi, jeżeli chodzi o podejście koncertowe, to jak komponujecie set? Bierzecie coś ze starszego, czy ogrywacie albumy w całości? Jak to u was wygląda teraz? Wiesz, no na przykładzie tego koncertu, który teraz graliśmy w Tychach, to zagraliśmy całą nową płytę, tak naprawdę, bez jednego utworu. I kilka kawałków z Ocean of Dunes, tam wraz oczywiście z tym tytułowym, nie? Z tej najstarszej płyty nie graliśmy nic, aczkolwiek nie wykluczam, że gdzieś tam w przyszłości może coś tam się w secie pojawić, nie? Jasne, powiedz mi tak, słuchając tych starszych płyt, bo mówiłeś, że widzimy po czasie, że coś się dało zrobić lepiej, to jakby dzisiaj podszedł do tych do płyty zarówno Crossing the Line i Ocean of Dunes, jakbyś miał ją dzisiaj komponować, coś by zmienił? Na jednej albo drugiej? Crossing the Line to tam bym zmienił, wiesz, tam bym zmienił wszystko, począwszy od czasu trwania utworów, bo tam niektóre kawałki są chyba po 7,5 minuty, także grubo. Wiesz, to był nas taki chrzest bojowy, nie? Crossing the Line. To była pierwsza płyta w karierze każdego z nas. Pierwsze studio, nie? Pierwsze jakby nagrywanie i tak dalej. Także no, jak na debiut to chyba nawet nie wyszło tak źle. Aczkolwiek no tam, to jakbym miał jeszcze raz nagrywać, no to tam wszystko bym przewrócił do góry nogami, nie? No, a jeżeli chodzi o Ocean of Dunes, wiesz co, nie wiem, czy jest sens, żeby coś tam zmienić. To jest płyta, która powstała na swój okres. Wtedy najlepiej, jak potrafiliśmy ją zrobić, to wtedy ją zrobiliśmy.
pewnie coś tam by się dało zmienić, nie? Ale nie myślę już w tych kategoriach, wiesz, wolę myśleć o przyszłym materiale, o kolejnych utworach, które są do zrobienia, a nie o tym, co by tam można było poprawić starych, nie? Spoko, słuchaj, mam znajomych, dużo znajomych muzyków, gitarzystów i jak sobie siadają i grają, jest okej. Ale jak się wciśnie magiczny przycisk record, to wiele rzeczy się rypie. Czy tak jest u ciebie? Czy stresujesz się, jak już masz świadomość, że musisz nagrać coś, że już wchodzi? Wiesz co, powiem ci, że coś w tym jest, nie? Coś w tym jest, że faktycznie jak się wciska przycisk record, to jakoś tak ręce się bardziej spinają, ale to tylko tam jest przez mowę, nie? Wiesz, generalnie jak weszliśmy do studia, to nie było z tym problemu, nie? Aczkolwiek się śmiejemy, jak nagrywamy sobie materiał w preprodukcji w warunkach domowych, bo mamy taki system działania, że gdzieś tam jakiś utwór jest w miarę ograny na próbie, gotowy, taki wiesz, to my chcemy też z nim posłuchać, bo jak grasz na próbie, no to słuchasz, ale jednocześnie grasz i na niektórych kwestiach nie jesteś się w stanie skupić na tyle, żeby gdzieś tam wyłapać pewne kwestie. Więc my mamy taki system, że lubimy sobie w domu potem ten utwór nagrać, i sobie gdzieś tam wiesz, jeździmy, ja na przykład w pracy w aucie sobie puszczam ten materiał i miele, wiesz, i zastanawiam się, co tam jeszcze można poprawić, zrobić lepiej. Bo na tym etapie nagrywania w domu śmiejemy, że wiesz, gram riffa, nie? Wszystko wiesz, 7 na 10 na 10, nagle kupę, dobra, to nagramy ten riff, nie? I on mi wcisnął play i nagle wiesz, nagle jest jakaś tam takie pomyłki, które się nie zdarzają przy takim luźnym graniu. Ale to jest tam chwila, wiesz, taki pierwszy ten, a potem już leci. No, a powiedz mi, jak to u was wygląda kompozycyjnie? Ktoś przynosi jakiś riff, nie wiem, czy wspólnie wymyślacie muzykę, jak to powstaje? Większość utworów, nie mówię, że wszystkie, ale większość utworów powstaje w ten sposób, że ja przynoszę gotowy schemat, robię riffy, robię szkielet perkusji i taki szkielet wysyłam reszcie zespołu. Perkusista potem zmienia partię jakby pod swój styl, pod siebie. Drugi gitarzysta, Paweł, dodaje melodyjki, ambienty, różne takie, wiesz, smaczki. I potem nad tym jeszcze razem pracujemy wspólnie i na próbach, i w domu, tak jak mówię, przy nagrywaniu tego, wiesz, dodajemy, udoskonalamy. Ale generalnie szkielet utworu w 90% się zawsze gdzieś tam ode mnie bierze, a potem już nad tym pracujemy wspólnie. Na sam koniec wlatuje do tego wszystkiego wokal i co wiesz, potem wszystko omawiamy razem, co by się dało zrobić lepiej, poprawiamy i zanim taki utwór trafi na płytę, to naprawdę, naprawdę przechodzi taką grubą selekcję. Jasne, a powiedz mi, a to intro i outro, które mamy na najnowszej płycie, to jest twojego autorstwa, czy to skomponował ktoś inny? Intro jest mojego autorstwa. Nawet bity tam robiłem sam do tego, bo tam jest, to jest jedyny utwór na płycie, gdzie jest nagrane coś poza instrumentami, na których gramy, nie? Czyli gitara, bas, perkusja, wokal, nie? To jakby Aphelion, czyli nasze intro do płyty, to jest jedyny utwór, gdzie się znalazła elektronika i tam ten bit nawet sam robiłem. Jeżeli chodzi o outro, to outro w całości skomponował nasz drugi gitarzysta Paweł. Jasne, a powiedz mi, masz może swój instrument przy sobie, czy nie? Nie mam teraz przy sobie. To mógłbyś nam coś o nim 2-3 zdania powiedzieć? Na czym grasz? Gram na Gibsonie Explorerze z chyba 2008 roku, produkcja. Posiadam go już chyba 10 lat, albo może trochę więcej. Na razie nie planuję żadnej zmiany. Bardzo mi się na tym dobrze gra i dobra, to skoro instrument ci odpowiada, to powiedz mi jeszcze, oprócz dekapów, takich dwóch artystów, którzy ciebie na co dzień inspirują, których lubisz słuchać, to kogo byś postawił obok Decapitated? I nie musi być, i jak mówiliśmy, nie musi być to metal. O kurde. Wiesz co? Uwielbiam Psylosis, zespół z Wielkiej Brytanii. To jest też moja ogromna inspiracja. Mało osób o nich wie, szczególnie chyba w Polsce, tak mi się wydaje, że to nie jest jakoś bardzo popularny zespół, ale polecam Psylosis sobie wygooglować, naprawdę super granie. Tak jak mówiłeś, Decapitated, uwielbiam polskie Blinded,
swojego czasu, ale trochę mi kreszło, byłem zakochany w Killswitch Engage. Co jeszcze? Lubię Lamp of God, Gojira, no przecież. Gojira to jest też moja ogromna inspiracja. Gdzieś w ogóle te kapy Gojira, Psylosis, to takie chyba moje ścisłe top, potem zaraz Blinded. No mógłbym wymieniać dużo, nie? Ale jeżeli chodzi o takie topy, no to to tyle. To tyle, słuchaj, a czy powiedz mi, bo może to w jakichś planach, koncepcjach jest jakiś ficik? Chcielibyście nagrać coś wspólnie z kimś, czy jednak trzymacie się swojego grona? Wiesz co, nie wykluczam w przyszłości jakiegoś featuringa. Na tej płycie się nie zdecydowaliśmy. Stwierdziliśmy, wiesz, mieliśmy już materiał gotowy, mieliśmy teksty posadzone w całości. Stwierdziliśmy, że nie chcemy już kombinować, nie chcemy nic dokładać, zmieniać. Grało nam to tak, jak było, więc stwierdziliśmy, że na tej płycie nie. Aczkolwiek nie wykluczam, że gdzieś tam na przyszłej może pomyślimy o jakimś featuringu, jakieś tam pomysły mam, nie chcę mówić na razie głośno. No zobaczymy, nie? Zobaczymy. Na tej poprzedniej płycie Ocean of Dunes tam mieliśmy dwa featuringi wokalne. Aumana z Frontside w jednym utworze i naszą koleżankę Patrycję ze Sliver, pozdrawiam. I wyszło bardzo fajnie. Oba utwory wyszły spoko, także nie wykluczam, że w przyszłości gdzieś też pójdziemy w tym kierunku. Jasne, tak na zakończenie zamkniemy sobie pytaniem otwartym. Czy w kapeli twoim zdaniem panuje demokracja? Czy jednak macie jakiegoś takiego lidera? I wiesz co, nie do końca. Nie, jest demokracja, ale taka nie do końca. Nawet myśmy kiedyś wspólnie stwierdzili, nie? Że taka super demokracja w kapeli nie jest dobra. Ja zawsze wszystkich pytam, wiesz, o zdanie. Każdy ma jakby szansę się wypowiedzieć i każdego zdanie jest szanowane w kapeli. Aczkolwiek jest tak, że w wielu tematach nawet niektórzy wolą, żeby po prostu decyzje były podejmowane, a nie, wiesz, obgadywane, bo to tylko jakby czasami zwalnia ten cały proces. Ale tak, ja wszystkie jakby tematy kapelowe, naprawdę od takich nawet najmniejszych, do takich dużych, poważnych jakichś decyzji daję na forum do obgadania i ustalamy rzeczy wspólnie. No tak jak mówię, nie, wiesz, jeżeli nie ma zdecydowania wśród reszty zespołu, no to ostatecznie decyzję podejmuję ja. Nie? Dobra, myślę, że to tą kwestię nam pięknie zamyka. Ja tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas. Was, kochani, zapraszam, wpadajcie do deadline, subujcie oczywiście, a nade wszystko słuchajcie Dust, Bones and Oblivion. A my prosimy, żebyście powiedzieli nam, czy wam się podobało. Zwij subika, lajka, oczywiście to wszystko, co jest wymagane. Ale tradycyjnie jeszcze nasz gość, jak zawsze, ma 2-3 zdania, albo ile chce, na zamknięcie. Więc tak, dzięki za rozmowę, dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Dzięki w imieniu całego zespołu. A jeżeli chodzi o fanów ciężkiej muzy, to chodźcie na koncerty, kupujcie płyty, wspierajcie kapele, nie tylko te duże, ale też te małe ze swojej okolicy. I tyle. Dzięki. Dobra. Dzięki. Stay true, stay tuned, stay heavy.